Dziękuję. Powiem dzisiaj o sianiu w królestwo. Zacznę od cytatu z listu do Rzymian 8:2. Albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło mnie spod prawa grzechu i śmierci. Ogólnie mówiąc, kiedy inwestujesz w Królestwo Boże, jesteś inwestorem w prawo życia, które jest w Jezusie Chrystusie. W świecie przyjęte jest, że mądrzy ludzie zabezpieczają się, inwestują. Inwestują w nieruchomości, inwestują w jakieś obligacje. Natomiast my, jako ludzie Boży, my inwestujemy w prawo życia, które jest w Jezusie Chrystusie. I więc każda twoja inwestycja, najmniejsza, największa, każda inwestycja jest inwestycją w życie. I mądry inwestor, ogólnie mówiąc, oczekuje dywidendy, tak? Natomiast nie wiem, czy my zobaczymy tutaj w tym świecie dywidendy, nie wiem. Natomiast jeżeli uważasz, że dawanie na królestwo, czy sianie na królestwo to jest jakaś obligacja, to jest coś, że tak z takim ciężarem czy coś wykręca, żeby dać tą dziesięcinę, czy ile tam masz na sercu, żeby dawać, to chciałabym cię zachęcić do zmiany perspektywy, do zmiany myślenia na ten temat. Dlatego, że ja bym chciała, żebyśmy zrozumieli, że inwestowanie w królestwo to jest w ogóle dar od Boga, to jest w ogóle przywilej, to nie jest obligacja. Jeżeli uważasz, że to ci sprawia jakiś ciężar, to jest taki moment, żeby spokutować z tego. Bo to jest w ogóle przywilej. Przywilej. Że ty jesteś tym, który jest tutaj, który może, ma chęć i ma wykonanie w tym, żeby inwestować, żeby siać w królestwo. Więc siej z punktu widzenia tego, że to jest przywilej, że to ty jesteś powołany, żeby być inwestorem w sprawy Boże. To ty jesteś powołany, żeby siać w Królestwo Boże, żeby Królestwo Boże rozwijało się tu na ziemi, żeby demony były wyrzucane, żeby Ewangelia była głoszona, żeby ludzie byli uzdrawiani. To ty masz ten przywilej i ten dar od Boga. To jest dar i przywilej od Boga. Więc podziękuj Bogu za to, że ci daje twórczość, że ci daje chęć, że ci daje mądrość, żeby się rozwijać finansowo i żeby łożyć na dzieło Królestwa. Amen.